Witam! Dzisiaj jest 29 marca, po nabyciu Minecrafta czasopisma. Nawet crafter! A gdzie się podziała opereta? Zaraz ją poszukam. Opereta, chodź na tu! Czemu tu się wpakowałaś? Złaź stąd! To nie jest namiot! Drakuloro, przepraszam. Ja spałam se z koszulkami. A teraz mija nawet 34 dzień tej, która Ukraina walczy z Rosją. No jakie no nieszczęście. No już pod koniec lutego zaczęła się wojna. No dobra, nieważne. Kto chce chętny otwierać koszulkę? Mamy z trzech kandydatów. Serdecznie zapraszamy. Nie karnę. Kto zaczyna pierwszą koszulkę? Otwórz. Ja zaczynam. Okej, okay. Opereta idzie, a tam ci chatki i klan czekają. Okej, okay, opereto. Trochę ciemno, nie widać. A jaką masz szansę, żeby wybrać? Niestety nie mamy trzech opakowań, bo papier się skończył, że święta były niż po świętach. Tak dawno nie otwieraliśmy koszulek. No, no to to trzy. Ale nawet nie napisałam kartkę na zbecia dla 463 subów. Zaraz, zapalimy światło na chwilę. Było widać? Losuj koszulkę! Liczę do 3, 3, 2, 1! Opereta losuje koszulkę. Pierwszą rzeczą, co wybrałaś? Zawiera ilość produktów 3. No zobacz no. Okej, okay, nawet musimy rozpakować tę folię. Opereto, wracaj! Ale ta biedny kraj Ukraina dla uchodźców musiała tak pożałować, że Rosja go zaatakowała. No Władimir Putin go tak wszystko rzuca, te bombardowanie nawet. Nie wiem dlaczego tak się stało. No i proszę, otworzyłam koszulkę. O, nadchodzi Angela. Czyli jako aktorka Monika Sapilak, księżniczka Agnieszka, czyli Agnieszka Sapilak. Ojej, trochę nici. Powąchamy najpierw. Ojej, jakie to wielkie! Boże! No, rany! Ja chyba nie zasługuję na pierwsze miejsce. A dlaczego? No dobra, lecimy dalej. Okej, okay. Angela siedzi sobie. Okej, okay, ja już otworzyłam. Czekamy na resztę. Hati i Klowni. Kto chce najpierw? Hati? Tak, ja otworzę. Zapraszam, serdecznie zapraszam. Dobra. Otwieraj i wybieraj, która ci się podoba koszulka. Ups! Upsi! Surprise, motherfucker! No! Co tu zaśpiewać? I give you my heart, baby! Otwieram koszulkę. A, nie znam tekstu. Ej, nie brudź włosami, bo masz całe czarne włosy, uczniu Hati. Coś ty tam wybrała tutaj. Do jasnej cholery. Ej, to jest wampir. Dobra. O kurczę, napis się zamasał. Została uszkodzona fabrycznie. Baza wirusów została zaktualizowana. Ale śmieszne wybrałaś, Hati, no co ci tak popierdoliło, no w taką koszulkę, no, no takiego farta mam, że rozmiar, no ta tyle farby by tuszu poszło, że nie wiem, no cholera jasna, nawet wygląda zajebiście super. Kurczę, przepraszam, że krnę. No, no takie czarne oczy, zobacz, Hati, zobacz. A przecież ja widzę pelerynę i kwiatek. Uważaj, nie ubrudź włosami, bo byłaś po pierwszej operacji w szpitalu Fortnite. Oj, sorry, za te krzydła. Przecież mam ma dupę, przecież te rękawiczki ma takie potargane. Oj, przepraszam. O, mamy nawet fototapety piękne, te naklejki. Wcześniej nie mieliśmy. Okej, okay, zabieramy. A teraz was żart powie. Zaraz cię ugryzę! Wszyję w krew! Okej, okay, Klowin, zostałaś ostatnia. Zapraszam cię. Okej, okay, idę sobie. Ostatnia koszulka. Wybieraj.
Klovdin. A teraz to nie jest wampir. Brak bonusu. Czekamy na ciebie tam. Oj, zakrwiłam się tym papierem toaletowym. Dobra, ostatnie. O, to nie jest już takie śmieszne. On już nawet wygląda jakby był wampirem, ale poprzednio otwieraliśmy jeszcze jedną czarną koszulkę, czarno-białą. Okej. Dobra, okej. Zaraz. Muszę zobaczyć, jak twarz wygląda na tego dupflaza, żeby tak... Tego, że po co nawet Ukraina jest smutna? Nawet Rosja zaczęła walczyć z Ukrainą. Freddy, uratuj mu Ukrainę! Proszę! Tak, jasne! Nie zjem krwią! Ja nie jestem wampirem! Jestem człowiekiem, dżentelmenem! Czasami jestem wampirem i go udaję! Wszystkim otworzyliśmy koszulki. Okej. Okay. Kto zajmuje pierwsze miejsce? Hattie zajmuje pierwsze miejsce, bo ona oszukała, bo wybrała Freddy'ego wampira. No właśnie, to dla mnie okazja. Masku DBCP piasku. Krabla flaba Freddy. O mój ra, dlaczego? Jest wampirem. Właśnie. A drugie miejsce zajmuje operetta, bo wybrała koszulkę z... księżniczką Angelą. A, znajemnie, super. A trzecie miejsce Klovdi zajmujemy czarno-białą dla niej kandydatce. O, zajebiście, wygląda trochę jak wampir tutaj, no. Dobra. Koniec. Na koniec jeszcze daję wam bonus. Poprzednie koszulki to były Freddy, który on się zakochał. Dalej tu mamy takiego... oraz czarno-białą, która różni się niż od tamtej czy tamtej, ale ona nie jest oryginalnego niż 3D, tylko ona była wykonana w fanarcie, które powstała 2 lata temu w 2020, ale niestety została ona pokonana, ta wampirzyca musiała niestety zaakceptować, przyjąć i nie będzie ona nadal, ona rządziła jako królowa wampirzyca, a nawet dziewczyna miała takiego punkta, że musiała przez 2 lata rządzić, oprócz tej Angeli. Koniec. I tak mi się podobało, mi się to otwieranie. Do zobaczenia w kwietniu. Życzę wesołych świąt i wesołych jajek. Ojej, przepraszam, że go zasłaniam krzywem. Lepiej go zdejmę na dół. O, teraz mam lepiej. O. Co mi się tutaj stało, że ten napis musiał trochę być uszkodzony trochę. A, ojej, włosy trochę się przykleiły. Zostały wyprodukowane gdzieś w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Katowicach, no, ale nie w Cieszynie, czy w Ustroniu, czy Wiśle, czy Szczyrku, no, ale Ustroń na pewno one się zgodzą na przyszłość w tej wakacji. Niestety nie doczekały się w wakacje. Do szkoły pójdą dopiero pod koniec marca, w kwietniu, czyli dniu prima aprilis. Najbardziej mi się podoba, miją mi się te trzy wszystkie. Mamy tutaj księżniczkę Angelę. A, poprzednio mieliśmy taki nadruk z dyrektorem Kudłaczem. Pamiętacie to? Było takie zabawne. Mamy już 2 fototeki. Zbierz je różne postacie z tych fototeki i odbierz super rabat na megakoszulki.pl. Tutaj mamy piękną sukienkę. Podobają mi się nawet wstążki, kwiaty. Ale tu jest nawet jeszcze fotel. Mamy tutaj jeszcze... ten Freddy ma taką czarno-białą... marynarkę, czy żakiet, czy elegancki kwiatek biały, żonkil. A nawet wiem, że ona pięknie wygląda jak wampir Freddy. Wiem, że ona zaakceptowała przyjaźń, więc ona dołączyła się. Teraz w marcu będzie premiera choreografii, a jutro będą nowe sesje zdjęciowe. Co one będą lubić w hobby, a co bardziej nie, a co bardziej tak. Fajne tapety mamy, te, które my ostatnio zamówiliśmy gdzieś. Maga naklejek jakiś. No trochę się podklejało, bo musieliśmy mocną plastelinę nakleić. Hensio sobie siedzi, Pixiglin siedzi sobie i te klocki Lego. O, Batmana nawet pokażemy kiedyś innym razem, bo mamy 2 Batmany, te to bracia bliźniacy. Okej, dziękuję wam za otwarcie. Wesołych świąt i życzymy udanego śmigusa dygusza, prima a please żart, a wampir też życzy super i życzę powodzenia!